Ślimak Piotruś miał wielkie marzenie. Bardzo chciał wystąpić w dorocznym wyścigu Tour de Las. W tym celu porzucił swój domek, żeby żaden balast go nie obciążał. Zdobył szalenie modne i bardzo aerodynamiczne wdzianko w panterkę, idealne dla biegaczy, jak zapewniała go kukułka sprzedawczyni. I każdego dnia ciężko trenował. Ale że był ślimakiem, wszystko szło mu oczywiście w ślimaczym tempie. Jego przyjaciel Wróbel Tosiek przylatywał codziennie na polanę treningową, gdzie ślimaczek praktycznie zamieszkał, żeby nie tracić czasu na powroty do domu, którego już przecież ze sobą nie nosił. Obserwował, jak jego kompan wyciska z siebie siódme poty i ciągle się dziwił. Piotrek, daj już spokój. Jak ty możesz w ogóle sobie wyobrażać, że masz w tym wyścigu jakiekolwiek szanse? Przecież zanim ty krok zrobisz, to się wyścig skończy. Zając Chopek biega szybciej niż ty mówisz. Zając Chopek rok w rok wygrywał Tour de Las i w tym roku, jak zawsze, też był faworytem. Ale Piotrusia to nie zniechęcało i na uwagi Tośka zawsze odpowiadał w ten sam sposób. Wcale nie o to chodzi, żeby pokonać. Coś tam jeszcze zawsze chciał dodać, ale Tosiek, jako że był raptusem, za każdym razem w tym momencie odfruwał, bo nie miał cierpliwości czekać, aż jego przyjaciel skończy mówić. Piotruś wracał więc do treningu. I tak miały miesiące, aż nadszedł dzień wyścigu. Wszyscy mieszkańcy lasu przybyli na linię startu, aby kibicować zawodnikom, wśród których był oczywiście również ślimak Piotruś. Trasa Tour de Las wiła się serpentynami dookoła całego lasu i była długa i wymagająca, ale nasz wyścigowiec nie tracił dobrego humoru. Tuż przed rozpoczęciem Wróbel Tosiek podfrunął do przyjaciela i zaćwierkał. Piotrek, nie wygłupiaj się! Nie masz najmniejszych szans, żeby wygrać z innymi biegaczami, o Chopku nawet nie mówiąc. Nie o to chodzi, zaczął Piotruś, ale jego głos utonął w stukocie dzięcioła, który był znakiem do startu i lawina zawodników na czele z zającem Chopkiem ruszyła naprzód, a kibice zaczęli radośnie dopingować swoich faworytów. Kiedy opadł kurz po gwałtownym starcie, oczom wszystkim ukazał się Piotruś, który dopiero co wystartował swoim ślimaczym tempem. Wszyscy gruchnęli śmiechem, ale ślimaka to nie zniechęciło. Nadal sunął naprzód w ślad za innymi biegaczami. Piotrek! Ćwierkał do niego Tosiek. Nie wysilaj się już! Jest już po wyścigu! Chopek przekroczył linię mety godzinę temu! Ale ślimak nie słuchał, tylko sunął naprzód. Wszyscy rozeszli się już do domów, zapadł zmrok, a on dalej biegł swoim własnym tempem. Po kilku dniach wszyscy zdążyli zapomnieć, że ślimak Piotruś w ogóle stanął do wyścigu i że go jeszcze nie ukończył. Zajęli się swoimi sprawami i tylko Wróbel Tosiek kilka razy na dzień sprawdzał postępy przyjaciela. Przestał już ćwierkać mu, żeby zrezygnował, bo widział, że na Piotrusia to nie działa. Więc zaczął go dopingować, a nawet ćwierkać na cały las, informując wszystkich, dokąd ślimak właśnie dotarł. Ćwierk, ćwierk! Piotrek jest już przy Trzech Sosnach! Ćwierk, ćwierk! Teraz mija jeziorko! Ćwierk, ćwierk! Dotarł do paprociowej polanki na wschodnim krańcu! Będzie robił pierwszy zakręt! Po kilku dniach
wszystkie ptaki i zwierzęta tak przyzwyczaiły się do ćwierkania Tośka, że zaczęły wręcz czekać na nowinki z trasy ślimaka. A nawet, wiedząc, którędy właśnie sunie, ustawiali się na kolejnych etapach jego trasy, żeby mu kibicować. Mijały dni, noce, tygodnie i miesiące, a Piotruś dalej sunął do mety. Minął już prawie rok od jego startu, a cały las, zamiast przygotowywać się do kolejnych zawodów, kibicował wytrwałemu ślimakowi. Aż w końcu, równo rok od rozpoczęcia wyścigu, Piotruś przekroczył linię mety. Cały las rozbrzmiał gromkimi wiwatami. Wszyscy klaskali i cieszyli się tak bardzo, jakby ślimak nie przypełzł ostatni, ale jakby wygrał. Gratulacjom nie było końca. A kiedy Tosiek dopchał się w końcu do swojego przyjaciela i ćwierknął: "A jednak ci się udało! Brawo, Piotrek!" Ślimak uśmiechnął się i nareszcie udało mu się dokończyć zdanie, które zawsze chciał powiedzieć. Wcale nie chodzi o to, żeby pokonywać przeciwników, tylko o to, żeby pokonać samego siebie i dotrzeć do celu. Jak myślicie? Miał rację. Serdecznie dziękuję za wysłuchanie 19 bajkodziejowej opowieści zrealizowanej w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura w sieci. A jeśli znacie jakieś ciekawe miejsce, o którym mogłaby powstać kolejna historia, zróbcie jego zdjęcie lub rysunek i wyślijcie na adres bajkodzieje@gmail.com. Nie zapomnijcie o zgodzie na jego publikację w internecie, podpisanej przez kogoś pełnoletniego.